Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i bardzo miło mi was widzieć w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. Otrze Armagedonu i słuchajcie, ja wcale się nie zdziwiłbym, jakby ten odcinek miał być ostatnim z tej kampanii, ale to się jeszcze dzisiaj okaże. Nie do końca pamiętam, jakie były pozycje moich oponentów, więc pozwolę sobie na oczywiście delikatne cheatowanie przy użyciu oczywiście podglądu. Czytałem wasze komentarze dotyczące tego, że ponoć tutaj na tej mapie warto jednak rushować mimo wszystko. Kalid, kim ty jesteś? O, stoisz w miejscu i czarci lord przyrost. No dobra. Tak, kumplu, czemu ciebie nie teleportowałem do miasta w zeszłej turze? Nie wiem, ale się domyślam. Nie, no nie domyślam się, ale nie wiem. Mógłbym to zrobić. Mógłbym też zrobić trochę wojska. Brzmi kusząco. Zróbmy to. To był może błąd, bo powinienem pewnie bardziej wyselekcjonować armię, ale trudno. Ty, kumplu, w ogóle na razie to możesz tak sobie tu siedzieć. Kalid. Sejwnijmy sobie. Na wszelki wielki. To jest jakaś żenada. Boże, sztymek, ja nie widzę na takim terenie walczyć. Nic nie widzę nigdy. Okej, już wiem mniej więcej. Czemu on cię slow nie zadziałał? Bardzo niedobrze, no dobra. To jest wszystko, co potrafisz. To wait. A szczelwy tego. Ty też? Ty też? Mamy kandydata do wskrzeszenia na początku tury. Teraz opór do przodu. Huchnij mi. Może zacznijmy od wskrzeszenia się. Tutaj. Tego pal. O. Ktoś mnie nablindował. Teraz ty tu. Mhm. Dobra, teraz blind. Na ciebie. Ciebie trzeba spalić. To nie ulega wątpliwości akurat. Poświęcił sobie. Ilu was jest? 68, dobra, to jest nowy kandydat do blinda. O, głupie. To bardzo głupie było. Tak cholernie głupio bym powiedział. Kurwa, ale to jest dopiero zagrałem. Nie no, strasznie źle to zagrałem. Strasznie źle. Przepraszam, że tak wczytuję, ale... Zresztą masz zły na siebie. Pewnie będziecie źli, jak zawsze jesteście. O, i tym razem wszedł ten czas. A na ciebie nie wszedł. Dobra, kij w to. Nie wiem, strasznie źle to zagrałem. Bądźmy ciebie w pierwszej kolejności. Jesteś zbyt irytujący. Oh. Oh yeah. Dawaj tak. Teraz dmuchnij mi tu. Ilu was jest? 230. Dobrze. Jesteś cały czas blindowany, tak? Dobrze. Dobra. Teraz się pobawmy we wskrzeszanie. Defend. Ciebie nie wskrzeszę, ale resztę mogę wskrzesić. Poza tym resztą mogę podejść, to też ma znaczenie. Dobra. Dobra, wskrześmy co trzeba. Dobrze. One more time.
Też pisaliście mi, że mogę tego to zastosować, rzucić parę razy promień osłabienia na wroga. Faktycznie to ma znaczenie. Tylko ja bym zaczął jeszcze od slowa. 4, dobrze, o to mi chodziło mniej więcej. Teraz promień osłabienia kilka razy na niego. A, ma odporność. Ale nie ma problemu, ja mam dużo mam. Troszkę mu faktycznie zmniejszymy obronę jeszcze. Bo to się stakuje ten czar. Jeszcze tak. Może jeszcze zblesujmy kilka jednostek, na przykład ciebie. Jak ty masz dużo jeszcze ciebie, przepraszam. Cały czas się zapominam. Dobra, rozpoczynamy baterię. Też miał księgę ognia? To już mam dwie. Niepotrzebnie. Oddaj turę. Tu jest jakiś nymus i tutaj też jest wojsko. Tu będę mógł strzelać czarami. A zróbmy tak. Zwiększonej rekrutacji, to na pewno. Dobra. A czy masz jeszcze jakichś bohaterów w ogóle? Takich operacyjnych? O Jezus Maria, co ja rzuciłem za czar? To. Nie posiadasz już. Spoko. To tak, robimy. Ostatniej nocy, gdy Gelu położył się na swoim posłaniu, nawiedził go dziwny sen. Pełno w nim było wizji chwalebnych bitew i wielkich zwycięstw. Widział siebie wybranego przez generała Kendala na nowego władcę Rafi. A potem widział, jak rozwiązuje wszystkie konflikty trapiące cały Antagarich. I zostaje obwołany przywódcą całego kontynentu. Widział Antagarich i jego mieszkańców po raz pierwszy żyjących w pokoju i przez cały czas czuł obecność cudownej kobiety o oczach niczym szmaragdy, jedwabistej skórze i stalowo-szarych włosach. Kto to może być? Jedwabiste szkło. Stalowo-szare włosy. Nie wiem. Jej obecność była jednocześnie uspokajająca, upajająca, krzepiąca i tajemnicza. Widział w każdej chwili tej wizji przyszłości, to nadawało mu poczucie spokoju i siły. Ostatni obraz, jaki zapamiętał przed obudzeniem, to wspaniałej roboty miecz. Natychmiast zrozumiał, że to klucz do jego wizji. Od razu poczuł, że ten miecz musi znaleźć się w jego dłoni, gdyż jest narzędziem, które pozwoli urzeczywistnić to, co widział we śnie. Ten tajemniczy miecz to ostrze Armagedonu. Okej, czyli typuniowi coś zaczyna chyba odwalać, odnoszę takie wrażenie, z powodu posiadania owego ostrza. Bo ostrze mrozu go korumpuje. Ostrze mrozu, hehe. Dobra, poczekajcie. To jest tak, zastanówmy się, w których zamkach są ulepszone żywiołki, a w których nie są. Widzę, że raczej standardem jest, że są ulepszone niż nie. Więc może... No może nie był to jednak standard. Na to mi nawet nie stać. Ha, bo nie mam pierdolniczków. To zróbmy inaczej. Dobra, trzeba trochę poczekać, kilka turek, ale to na dłuższą metę nie będzie problemem faktycznie jednak odblokować sobie. Czy masz archery w ogóle? Masz. Można by kilka ciekawszych artefaktów jeszcze pozdobywać. To by mogło mi trochę pomóc. Zdecydowanie, tak. To jest jakiś pomysł, słuchajcie. Teraz mi się już nie śpieszy, więc mogę się trochę zająć mapką faktycznie. Odblokować sobie kilka... surowców i tym sposobem troszkę jednak ugruntować sobie swoją przewagę na mapie. No, gogi widzę, że walczą. Może niepotrzebnie. Tym samym trochę sobie dołożymy przewagi nad naszym oponentem, bo czasu mam, słuchajcie. Czasu to ja mam, więc się nie śpieszę. A przy okazji dzięki temu też nasz wróg nie będzie... nie będzie mi się rozłaził specjalnie. Jednak... Dolecę do ciebie? Dolecieć bym doleciał. Jeden bohater mniej zawsze. No, jakiś amulecik mi wpadł. Dobrze. A my sobie w tym czasie spokojnie wszystko to zdobywajmy.
Także mógłbym kilku szarpszyterów dorzucić. Zastanawiam się, czy to ma jakieś większe przełożenie na pole bitwy na dłuższą metę. Wydaje mi się, że nie. Może ktoś by powiedział teraz, że przeciągam mapę, ale z drugiej strony mam przed nosem, wiecie, jeden problem. Otóż nazywa się on garnizon magiczny. Jest to cholernie irytujący problem, a to z tego powodu, że... nie za bardzo będę mógł tam rzucać czary. To też tracę praktycznie moją podstawowe narzędzie sprawiające, że bitwę przechodzę bez szwanku, jakim jest wskrzeszanie. I z drugiej strony tracę również argument w ręku nazywający się Maslowem, który bardzo lubię mieć ten argument, a nie podoba mi się, że ktoś mi go będzie odbierał. Stąd też delikatnie się czuję oszukany. To jest dobre słowo. Widzę, że masz duże przyrosty. Dobra. Wiem, że trochę się odsunęłem od oponenta, ale to nie problem, słuchajcie. Bo nawet jak wyjdzie jakimś bohaterem śmiećkiem, to i tak go dobijemy po prostu. Więc luz. A my tym samym widzę, że zdobywamy chociaż troszkę surowców. Artęć może być przydatnym surowcem. Co to? Płaszcz od kryształów? No, się tu wteleportować nie mogę. Ciekawe. Tak. Ty masz lot? Nie za bardzo. Możesz przyzwać statek. No właśnie. Blokuj mi te budyneczki śmieszne, małe. Mógłbym was zbierać niby, nie? Koszulka do rezystansu. Właśnie, to jest zawsze mój odwieczny dylemat. Czy to działa, jak nie mam surowców, czy jak nie mam tego, czy nie działa? Pisaliście, że nie działa. Więc muszę wam w jakiś sposób zaufać. Liczyć na to, że mnie jednak nie oszukujecie, moi kochani widzowie. Jedyny teraz mój frasunek to był taki, czy się tak ustawić, żeby nie uderzyć się samemu w głupi ryj. Więc to był jedyny mój problem. Wiesz co, wrzuć sobie lot. Jest zawsze troszkę szybszy. A, faktycznie. Dobrze przewidziałem, że to jest ten. Ja muszę jednak trochę surowców sobie odblokować, bo nie posiadam żadnych, a doskwiera mi to. Wir ognia. Czy wszędzie są wiry ognia? Chociaż wiry ognia. Nawet już nie oczekuję, że będziemy mieli... Chociaż, dobra. Już nawet nie oczekuję... ulepszenia wszędzie, ale podstawowy już by był miły. Dobra. O, kolejny pajac wylazł. W ciemnej godzinie poprzedzającej świt Katarzyna obudził delikatny powiew wiatru, pieszczący swym dotykiem jej ciało. Tak jak zawsze robił to Roland. Obróciła się na posłanie, spodziewając się zobaczyć swojego kochającego męża, lecz zamiast niego ujrzała postać z pobitą błękitną szatę ozdobioną srebrnymi runami. Zjawa po prostu stała, milcząca i spokojna. Witaj, Tamarze. Co tu robisz? Jakąż to znowu wizją chcesz się ze mną tym razem podzielić? Spytała Katarzyna, nieco zirytowana faktem, że to nie Roland. Przybyłem, by uchylić przed tobą rąbka tajemnicy, rąbka przyszłości, królowo Enrod. Odparł Tamar swym miękkim, podobnym do szeptu głosem. Bladolicy wojownik, zwany często przekleństwem demonów, odegra wielką rolę w twych planach. To w jego dłoniach spoczywa klucz do zwycięstwa. Musisz dopilnować, by ujął w dłoń od Szarmagedonu i podążył do Krillach, aby zmierzyć się z królem Lucyferem. Ten wojownik musi wypełnić swoje przeznaczenie i nic nie powinno mu stanąć na drodze, gdyż jeśli zawiedzie, wszystko pogrąży się w chaosie. Woda w oceanach zagotuje się, ziemia pochłonie całe miasta i wszyscy zginą straszną śmiercią. Nie sądzę, by pociągała cię taka wizja przyszłości. Katarzyna, wpatrzona w okrytą cieniem twarz władcy żywiołów, potrząsnęła głową. Nie, oczywiście, że nie. Tak sądziłem, a więc wypocznij teraz, Katarzyna Ironfist, gdyż dni, które nadejdą, będą wypełnione zmaganiami i chwalebnymi zwycięstwami. Jeśli zaufasz swemu sercu i zapanujesz nad emocjami, zwyciężysz. Serce to jedyna rzecz, której demony nie mogą zniszczyć. Wykorzystaj je jako swą największą broń. Powodzenia. Będę się modlić o ciebie i o tych, co pozostają pod twoją komendą. Po tych słowach Tamar zniknął. Wokół panowała cisza i spokój, tak jakby nikogo tu wcześniej nie było. Jakby jego pojawienie się było tylko snem. Wyczerpana i nieco zgubiona Katarzyna zapadła w sen, myśląc o wyznaczonym jej zadaniu. To Gelu musi udać się do Krillach, dzierżąc ostrze Armagedonu i zabić króla Lucyfera. Łatwiej jednak powiedzieć niż zrobić. Proste, że Gelu, kto inny? No, może dlatego, że jest najlepszy z nas wszystkich. First to fight. To był chyba błąd, że poruszałem się tak tutaj Gelu troszkę. A może nie. Słaba jest. Lol. 235, 230. Nawet nie mam jakiegoś mocnego czaru. Dobra, zrób tak.
Nie sądzę, że jesteś aż tak słabo, że stracę tutaj żołnierza, ale... 430, ło. 60 obrażeń, faktycznie, nie mało. 235, o Jezu. Dobra, to powinno załatwić. Git. Dobra, weź sobie to wojsko od niej. I artefakty. Dobra. Teraz poproszę lot. Bardzo miło. Pogoń towarzystwo. No to co, tutaj tak samo. Tutaj kończymy tego dżentelmena. O, proszę, jak szybciutko poszło. Więc dobrze. Trochę się jeszcze ciupciam z tą mapą, to muszę przyznać. Pytanie, czy to ma sens. W moim odczuciu tak. Możesz ty. O, jednak straciłem kogoś. Brawo. Się dziwię, jakie energii jednak się nie przydała aż tak bardzo. Co za debil. Zostaw moich zielonych wojowników. Ziołki moje. Które tak bezczelnie zlekceważyłem w ostatnim scenariuszu. Ale jakoś tak niczego nie żałuję. Wracaj pod to. My sobie pobobrujemy trochę armii. A jak już będzie jej wystarczająco dużo, to dopiero wtedy myślę, że uderzymy. Cofnij się tutaj. Zbierz te cudaki wszystkie. Zbieraj hajsy. O, dużo was. Teraz tak. No i powinniście już dać radę. Ogniste ptaki, myślę, że sporym minusem jest fakt tego, że jest ich, że są mają bardzo mało życia. Tego ranka do obozu dotarła wiadomość przeznaczona dla wszystkich dowódców armii Katarzyny. Dotyczyła losu Slena. Wyznaczony przez generała Kendala sędzia Johannes Bonn zdawał, że Slen spędzi resztę swojego marnego żywota w więzieniu, gdzie ciężka praca i odosobnienie pozwolą mu przemyśleć i właściwie ocenić jego dotychczasowe uczynki. Kim ty jesteś, że ty posiadasz teleport? Xeron znów? To jest moja szansa. Słuchajcie. Bo Xeron się wyteleportował, zabierając tym samym całe wojsko. Mógłbym się wbić do Krillach teraz. Czy jest jakaś szansa, żebym dostarczył ci wojsko? Jakkolwiek. No, szansa jest. Tu i dwa razy Dimension Door. Undershire. Weź ile możesz. Teraz się musisz przedimension doorować. Dużo. Tak, szansa była. Niemała. Weź to zamiast tego. Weź całe wojsko, które możesz. 32 Thunderbirdy. Dobra. Zróbmy sobie lot. Zapiszmy sobie grę. To może być nasza szansa. Co my tu mamy za rzeczy na sobie? Czy jest coś, co będzie mi przeszkadzać i mi bardzo irytować? To jest chroni przed zahipnotyzowaniem, to niespecjalnie. Myślę, że możesz spokojnie to podmienić. Morale zamiast czegoś. Książka magii ognia. Czy jesteś mi do czegoś potrzebny, jak cię zdejmę? Pokaż mi, czy masz berserka. W sumie berserk tylko interesuje. Masz. Książka magii ognia nie jest ci potrzebna. Puklesz króla bobołaków. Możesz to wziąć. Nie, że to jakoś będzie miało większe znaczenie, ale... Jeszcze... Może detal. Ale weźmy to, żebym się nie zagapił. Weź sobie to. Mam tu już tą koszulkę z odpornością. No nie sądzę, że on coś robi. Nie mam żadnego płaszcza innego. Tak mnie naszło, że mogłem jeszcze, wiecie co zrobić? Mogłem zajrzeć do sprzedawcy artefaktów. Ale to jest tak, to jest moja szansa. Mogę teraz dojechać Xerona w polu teoretycznie. Ale mogę też mu zdobyć zamek. Więc ja zdecyduję się na zdobycie zamku. I to będzie ciężka bitwa. Tak, dokładnie. Żadnych zaklęć. To już wiem. Idź palić. Dobra, tak. To zaboli. No i druga strona medalu jest taka, że brak wskrzeszania oczywiście. Teraz tak. Po strzelcu.
Mam dużo mocniejszą jednostkę już. No i kolejny plus jest taki, że... No, Feniksy polecą mi na pewno. Sięgniesz? No, niestety. Szkoda Feniksa. Z drugiej strony, jak już mam kogoś tracić, to wolę ciebie. Tam strzelaj. Odleć. Daleko zaszedł, co? Tego spal. Niewielkie straty. Czemu straciłem? Aha, wiem. Lucifer Krigan nie żyje. Nieliczne ocalałe krigańskie klany ukryły się. Niemal wszystkie wrotarze wiołów zniknęły. Jestem pewna, że zobaczymy je ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jarylon, udajemy się do Enrod, gdzie znów ujrzymy mego syna. Oszar Magadon pozostaje w rękach Gelu. Po zwycięstwie on i jego partyzancka armia ponownie zaszyli się w puszczach i lasach. Nie wiem, czy zamierzasz zniszczyć tę broń, czy też zachować ją dla siebie. Jestem pewna, że niebawem się przekonamy. Oszar Magadonu. Bang! Poszło. No to mamy pierwsze za nami. Przed nami Smocza Krew i granie z ogniem, Festiwal Życia oraz Pogromca Smoków, które wybiorę, szczerze mówiąc, nie wiem. Każda zdaje się być nie najprostsza. To jest chyba najtrudniejsza. Ta jest bardzo żmudna, w szczególności kilka misji. Pogromca Smoków ma kilka trudnych momentów, ale sam w sobie nie jest ponoć aż tak trudny, jeżeli się go dobrze wyłapie. Tam troszeczkę więcej taktyk będzie trzeba używać. Coś mnie kusi, żeby pograć trochę Adrian. Może wrócić na chwilkę do bagniaków. Nie wiem. Wiem, że pewnie z jednej strony chciałbym was zapytać w komentarzach, ale wiem, że pewnie powiedział, o, graj Hilgora, graj Drakona. Ja nie wiem, czy jeszcze jestem na takim etapie bycia gracza, że podjąłbym się tak błyskawicznie tych dwóch kampanii, bo ja się trochę cykam. Ta też jest dosyć trudna, jeżeli się nie mylę, ale chyba te dwie są jednak trudniejsze, w szczególności Festiwal Życia. Więc ja bym chyba zaczął tutaj, ale mimo wszystko może po prostu w ramach sugestii, tak? Skrobnijcie w komentarzach, jak uważacie, która powinna być teraz, bo ta była, przyznam, powiecie, widzieliście sami, nie była najtrudniejsza na świecie. I tak ją w sumie dosyć przeciągałem, nie? Mimo wszystko. Więc czekam tutaj na wasze sugestie, klasycznie ode mnie, bo mi na co byście wy, a to był Heroes 3 Armageddon's Blade. Widzimy się już jutro w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło, pa pa!